Cześć, witajcie, siemano, witajcie ogólnie z placu budowy i to takiego konkretnego placu budowy, bo kontynuujemy budowę tutaj elektrowni wiatrowej za sterami wiertnicy, mój przecudowny pracownik Gingis. Gingis, jak ci się tam siedzi i pracuje? Wygodnie. Wygodnie, to dobrze. To jeszcze się przywitaj wygodnie. Pięknie, żeby... Jo, dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie i zgadnijcie, co ja będę robił. Będziesz wiercił. A ja cię za ładne przywitanie awansowałem. Dobra, słuchajcie, tutaj Jinkies będzie wiercił jeszcze, a ja za ten czas pojadę odwieźć. Co? Haczyk. Haczyk, no, a ja będę jechał ten. Odwiozę nasz. No. Nasz co? O, i przywiozę ci tutaj, słuchaj, tą. A tak, tego kurde, ja tej nie zapakuję na to. Pasuje koparki tutaj jeszcze, bo się koparkować tu będziemy. Wiesz co? No. Ja się zastanawiam. Nad? No, bo mnie to... Strasznie mnie to drzaźni. Co? No bo wyjechałem ostatnio tutaj, widziałeś, pamiętasz, nie? A, no. I co? I jajso, nie? No. Kurde. Nie mówcie, że ja będę musiał tam zapierdzielać, no. No będę musiał, no. Tak zastanawiam, czy idziemy. Przybyć pierw koparkę. Kurde, kawałek mamy zaraz do tej firmy, powiem ci szczerze. No tu nie mam blisko, no. Dziwne, żeby wiatraki stały w centrum miasta, no. A no czemu huśku. By nie? Huśku, wiatraki w centrum. To nasza firma jest. Ja bym kurde, się tam... w tym, ja się w tym dźwigu czuję jak w czterech pancernych normalnie. To przepraszam bardzo, a co za problem mieć wiatrak w centrum miasta? Ja w Minecraftie mam wiatrak w dupie. Działa? Daje? Daje. Kto Boga no, temu zabroni? Nie, no tak, no przecież żartuję, no. Dobra. Opuszczamy. No weź, no. Tak, firma Tabor. No proszę cię, no. No chwyć to, no. Dobra. Mam, Husiek, mam! Co masz? Nie wiem. No kurde, ale mam. To koparką nie wjedziemy. A co mamy pierwsze? Koparkę przywieźć, czy...? Dobra, teraz tak. Będę jechał. To. Pyk! To kopanie sobie na samym końcu. Ale nie, ja tutaj muszę go... Ja muszę... Okay, a czy ja mogę... Nie. Czy ja mogę zrobić nie. Taką rzecz, o jakiej ja teraz sobie pomyśliłem? Nie. Dlaczego? Nie wiem. Ale jak to tak? Normalnie. Ale Jinkies, ale o co chodzi? Tylko będę wierciła. Chcesz wierciła? Będę wierciła. Dziurę w brzuchu. Komu? Nie wiem jeszcze komu. Widzą. No ja ich lubię. I co jest? Łopanie, no. Ale dobra, niech będzie. Ale żem zasadził. Ale żem zapłacił za transport koparki. Dobra, dołączone. Wierć. Jak fajnie. Ale tu się po nią tu przyjadę, więc luz. No już. O, dobra, to pięknie mamy gotowe. Dobra, teraz tak, siedziba firmy miasto. Nie skład, tylko siedziba firmy miasto. Tak.
A czyż kurde mać. No wysyp tą ziemię z tego wiertła. Psy, tu. Tu. To w sumie na razie możemy zostawić na tym. Pararara, pararara. Czym się opuszczało? Co? Nie, już dobra mam. Bo to nawet nie potrzebne. Ej no. A tak w ogóle, to powiedz mi, czy skąd mamy przywieźć tego, jeszcze... To już grana. Muszę drugą rurę wstawić, ja nie widzę tego uchwyciku do niej. O jest, dobra, widzę już. Tego nie możemy na razie. To pojechałbym do huty. Gdzie jest huta w ogóle? Huta. W Katowicach. Huta. To jest po drodze, więc sobie zahaczysować. No w Katowicach to tak. Dobra, spokój. Chociaż nie, w Tarnowie też mam hutę. Mam hutę szkła. W hucie. Du-ru-ru-ru-ru-ru. My czterej pancerni. Rudy i dasz pies. Czyli nie mogę... O, jest. Dobra. Kurde, obejrzymy co znowu czterech pancernych. Ja pierdolę. Ja mam. Naszą. Muszę sobie ogarnąć. To jest kurde, naprawdę zaczepisty film, serial. Kurde, jak ja sobie dobrze radzę z tym stawianiem teraz tych rur, tych wszystkich, a tam jakiś dupek stoi za tym i obserwuje, czy czasami czegoś nie popsułem pewnie. Dobra, wierce! A nie ma chyba elementów w hucie, ale podjadę, zapytam, może coś tam będzie. Tu jest grane, nie mogę już dalej wiercić? Będziemy potrzebować do tego. O jest, jest, jest. Oczyść teren budowy. O kurde, kłaczek. Czy ja mogę u was wziąć takie tłuszcz? Patrz. Widziałeś? Widziałeś, co zrobili? Co to jest ten? A, bo ty widziałeś, co oni znowu zrobili? Co? No co, no podstawili mi kolejne. Ale co to jest z butem tnącym? Nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, tym na razie pojedziemy tam. Bo i tak będziemy musieli poczekać, aż tam się wszystko wyklaruje. To chyba więc... będzie cztery takie te wariaty. Tak. Ktoś nam w komentarzu nawet pisał, że to cztery będą. No, dzięki. No więc na razie pojadę tym tutaj, będziemy sobie po prostu czekać spokojnie, później sobie pojedziemy tam. Abym sobie tam skoczył na tym. Jak kombinujesz? Ale mnie to jest sponiewierało trochę, ale musiałem to zrobić. Wierć w zaznaczonym obszarze. Już tam jadę do Dżingisa, zaparkujemy. I będziemy nadzorować jego pracę. Już mi się odechciało pracować. Jak to tak? A ile już wywierciłeś? Nie wiem. Nie wiem, na drugą wywierciłem, teraz trzecią wiercę. To będzie tam potrzebne, żeby później przywieźć te elementy. No i zobaczmy tutaj, jak Dżingis głęboko wkłada w dziurkę swoje wiertło. Kusiek. Co? Kusiek. No. Tak. Zobacz, jak się wkłada. Patrz. Zobacz, jak wkładasz to wiertło. Ale patrz. Jakiś kał patrz. Masz na tym.
Zobacz, co robię. No. Aj, kurde, aż piszczy. To chyba dziewica jeszcze. Oj, teraz mruczy. Na bank dziewica. Jakaś dziewica ta ziemia. A czemu to jest jakieś takie wyżej? Parte jest wyżej niż ten. Płaskasz, ubijesz. Ha. O kurde. Ty, Dżingis. No. Zdrowy, bo wpadły do tej dziury. Zobacz, jak ja to wszystko elegancko robię teraz. Ty zwróciłeś w ogóle uwagę? Zobacz, nie jesteś... Nie jesteś mi w ogóle dźwigiem potrzebny. Ale... Gdzie żeś się wpierdzielił? Ja zaraz cię betonem zaleję, to będziesz czuł się jak w domu. Ej, ale nie mogę wyjść. Trudno. Wyżej mi pomóż. Zaraz jak ci tam wpuszczę, dobra? Czekaj, ja to sobie... Co już nie mogę? Chcę w betoniarkę. Czego nie mogę postawić? O co chodzi? Halo? Czemu nie mogę postawić? Bo musisz chyba jeszcze wiercić ten. Ten drugi? No, bo tutaj pokazuje ci jeszcze żółtą obwódkę. Także chyba jeszcze. Chyba niekoniecznie. No wciśnij to wiertło jeszcze. O, czekaj jeszcze, no faktycznie. Ale wszedł jak w masełko. No to nie mogę tego puścić. Ale no, głębiej, Jimmy, nie głębiej. Mogę. Ale nie to, to, to drugie. No to drugie próbuję, no o to. A to podciąg to wyżej, to wiertnicę. Wierteło. Nie, co? Nie to. To z ziemią, podciąg wysoko do maksymalnej. Jeszcze. I spróbuj teraz zjechać bliżej. Spróbuj wiercić. No to ewidentnie nie pokazuje, się. Że jeszcze ten, że jeszcze musisz wcisnąć w wiertło. Jak się nie da. Musi się dać. A obczep sobie to z ziemi. A czym się obczepuje? Weź przejść tutaj, przesuń się troszeczkę na boczek i po prostu w prawo, w lewo i powinno oblecieć. Przynajmniej tak zawsze oblatywało. Prawo, lewo, o. Nic, nie oblatuje? Lol. Czekaj, może ja postukam. Młotek weź. No nie chcę. No kur... Znowu wpadłem. Znowu wpadł do dziury. Not comprendo? Co się stało? No i opuszczaj tamto jeszcze. Nie mogę. To się spierdzieliło się. No jest... A teraz jest zielone. Cześć, wiercz zaznaczony obszar, że mamy 100% i zalej betonem elementy przygotowane na placu. Ty masz teraz zalać chyba betonem, nie? No ale drugą rurę jeszcze muszę tam postawić przecież. Aha, faktycznie. Kurde. Pokażę chwilę. Czekaj chwilę. No spróbuj właśnie tak jeszcze. No i co to daje? Co się zepsuło się? Czyli tu dołączałem. I dopiero wtedy drugi raz zaczynałem wiercić. No. Czekaj chwilę. A nie możesz dołączyć jeszcze raz?
No właśnie nie mogę dołączyć. No właśnie próbuję, nie? Nic się nie pokazuje. Podniosę to wyżej. Co się skrzeniło? No, masz. Ale tak nie wejdzie. Czekaj, spróbujemy. Po mojemu. Nie, bo to widzę, że już nie spasowało. Ale spróbuj, może uda ci się to podłączyć i wtedy... Zaraz zobaczymy. Chyba nie. Ja zaraz zacznę wiercić. Nie, nic z tego. Wierdzisz się! To dał no. Ty, lol. Ty, bo mi wiertło tak głęboko wlazło. O, wypuściło. No i teraz mam na zielono. Co masz na zielono? No tu wokół tej rury. O, na zielono, nie? Opuszczam wiertło. No ale jak mam tą ziemię wywalić? Poczekaj, poźmę chwilkę, żebym zobaczył swoje... Wysiadam, idę stąd. Pierdziele, nie pracuję dzisiaj. To jest to, nie? Ja zawsze ziemię odsuwałem tak. Iż? Czym to odsunąłeś? Prawo, wiesz, prawo i lewo, prawo, lewo i tak szybko, po prostu cyk, cyk, cyk. No dobra, wiersz tutaj dalej. Dać maksymalnie wyżej i to schodzimy, dobra. Że dlatego, że ziemię miałem. No widzisz. No teraz jest dopiero umieść. No widzisz, chusiałem to. No to weź teraz tym swoim haczyczkiem tam, no. Ja nie umiem haczyczkiem, więc już ci oddaję. Czyli patrz, teraz prawo, lewo, oddaję. Prawo, lewo, prawo, lewo. Dobra, zaraz zobaczymy. To jest zawsze tak. Przyjdzie szef, pokaże pracownikowi i działa. Szef to masz wiesz gdzie? Powiedzieć ci? Tak. Na jajach. Dobra, spokój. Czyli potem będzie... A czekaj, no to pytanie, czy tutaj będziemy jeszcze... Pewnie jeszcze jedno będzie takie wiercenie. Aż mi się to wydaje. No, bo to będzie o cztery. Dwa tu pewnie będą wyżej, a dwa niżej troszeczkę, czyli to pewnie będzie wyżej, tak jak to, tu. I jak mam teraz tą rurę tam stamtąd wytarmosić? No była, to przecież była kropecka. Już jak sobie zmienisz ten, to masz kropeckę taką. Tak, tak, tak. Tą kuleckę. Podepnij się pod kuleckę i... Pięknie. O, elegancko. I wiercisz. Pełne skupienie.
I heja panu. I wchodzimy głęboko jak w masełko. A pięknie, tak, tak. Oczyść teren, bo to jest popieprzone. Po co oczyścić teren, za chwilę będziesz wiercił kolejny. Prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Nie działa u mnie. Ja, nie działa. Poruszaj by, po prostu. Ale to masz na podzie czy na klawiaturze? Na klawiaturze. O, ja już mało teraz się wysypało, jak z zielonego żuka. Mhm. I musimy się wycofać. O, i jest następne. Pięknie. Och, kurde. Męczące to jest, to wiercenie. No. Zobaczę dopiero, jakie męczące będzie wożenie tego. Tych turbin wiatrowych. No to w ogóle może być, naprawdę. Schuty. Wiesz, ile razy mamy do przejechania? Chłopanie. Nie pytam nawet. Raz. Tu się usprawniłem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 transportów. Teraz pytanie, czy da się zabrać więcej niż jedną tą łopatę tej wiatrówki, czy tylko może pojedynkę? Kogoś zatrudnimy sobie do czegoś takiego, co? No. Tylko pytanie, czy on będzie chciał wozić. Wryj dostanie, to powiedzie. Personel. Mhm. Czekaj, zatrudnimy pracownika. Zatrudniłem go. Tylko pytanie, jak mu nadać tą rolę, pracę? Nie wiem. Ja tu się bardzo, kurde, skupiam. Kolejną rurę. Zastanawiam się właśnie, jak... Jak tutaj pracownikowi się daje? Jakieś uprawnienia, nie? No. Mogę go tylko zwolnić. Wolny. No, zaraz go zostawię. Zobaczymy. Wiesz, po co mi pracownik, który nic nie robi, nie? No. Ale właśnie jak tu się... W samouczku nie ma nic takiego na pracownika. No i zalej betonem, no to ja bym chciał teraz, żeby zalał on to betonem. Jak go do tego skierować? Wolny. Dobra, co teraz mamy zrobić? Zalać betonem. Zalać betonem. Tylko pytanie co? No pewnie te dziury tam. No bo co innego? Bo nic mi nie jest zaznaczone, co mam zalać betonem. Czekaj, zobaczę zlecenia. Wyjawiać stąd.
No, zalej betonem elementy przygotowane na proces budowy. A są tu jakieś zbrojenia faktycznie. Chyba tak. Dobra, złożyłem wiertniczkę. Wiertarkę udarową złożyłem. Okay, to wiertnicą można już wjechać na ten, bo my już nie będziemy jej używać tutaj. No tą czerwoną, tak? No, no, no. No dobra. Jak mi się uda? Czym to się odczepiało, nie pamiętasz? To ja to faktycznie tutaj mam zadać. Tak. Nie tym. Czym się odczepiało? Shift i C? Shift C. Tak, dziękuję. No jedź. Kurde. Dobra. Zalane elementy. Wiertarka postawiona. Pionknie. Dobra, to to żeśmy zalali na razie. Łopanie. Zalej betonem. No przekibelstwo. Składaj, rozkładaj. Pierdzielona gra. To jest naprawdę popieprzone. Po co mam oczyszczać, skoro będę znowu lał beton? No to ludzie, no oponuj się. No bo to taka kochana gierka, no to się czepiasz. No ale kurde, no naprawdę, mogliby to dopracować. Kurde, jakim sobie teraz utrudniłem to cofanie. Nie, na większą mukę muszę to zrobić, bo jak się będę ceregielił 3 dni. Boże, to szybko zalał. Łopanie. Rany no, siak. O kurde, co to mamy tam teraz dowieść? No te transformatory i te... No co jest? No naprostuj się. Co za wredna małpa. Żeby ci jasny byk. Będziemy wspomnieć, że będziemy potrzebować dźwig. Ty, no zobacz, co się dzieje z tą. No to właśnie mówię, to samo było w tym. Dobra, cofamy. Ty, ona w ogóle nie chce cofnąć odpowiednio, no co się z nią tu dzieje? Dziwne rzeczy się tu dzieją. Ja ci mówiłem, że to. No zobacz, ona wariuje po prostu. No, jakieś dziwne skręci i ok. No. Za cholerę nie zrobię tego. No zobacz, ona w ogóle nie. Widzisz, nie reaguje. Skręca, no.
Zobacz, patrz, jadę do przodu, a zobacz, jak ona jedzie. No widzę, że... Koła jej w ogóle nie reagują. Ugięło ją. Mam pomysł. Jaki? Czekaj, może teraz się uda? Dobra, próbuj. Po co jest tutaj stanę, żebyś się odbił w razie czego ode mnie? No i teraz patrz, i znowu leci na ten. No właśnie, no, no ale cofaj, cofaj, ja tu stoję, to może ten przyblokuje. O, no wiesz, zobacz. No zobacz, jakieś pechy, widzisz? No widzę właśnie. Może, patrz, koła jej się teraz zaczęły skręcać. To jest górka, wiesz? No co z tego, że jest górka, przecież Jest moja szudzica? No to dupa, nie da rady. Popierdzielone to jest naprawdę, to powinno Kurde, być. Co się z tą przyczepą dzieje? Przez tą górkę tutaj. Ona głupieje po prostu, ona na prostym się nadaje, a tak to wariactwo. Istne szaleństwo by się chciało rzec. Boże. No koła jeszcze się skręciły, no. No w ogóle się nie prostuje, no. No. Widzisz, gdzie ona się prostuje? No widzę, właśnie. A spróbuj sobie podjechać tak, podjedź tutaj, stąd, blisko, 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 blisko i dopiero i zajedź tutaj. Patrz jak ona jedzie, zobacz, zobacz, zobacz. Zobacz, patrz co się z nią dzieje. Downa mam. Ty, what the fuck? Zobacz, ona w ogóle nie skręca. No, to jest dupna przyczepa. Ja ci powiem tak. Jechaj po dźwig. A ja spróbuję tutaj to ogarnąć. Nie, ja się nie poddam. O, czyli skręci, kręci, kręci. No i... No i patrz. Po co w ostatniej fazie jej się koła skręciły? Jest sztywna. No jest ona w ogóle jakaś... To ja może teptę się do dźwigu. Patrz, no. Szukaj samobieżny. Tak. Co się z nią zrobiło? Ja cię zaraz naprostuję. Zobaczysz ty. Bździąg wojenny. Dziękis walczy z naczepą. Patrz jak ja teraz tylko najedzie teraz. Równiutko. A ja jadę, dostarczyć dźwig do tego. Do hutę. No, tu dopiero zaczyna jechać w miarę. Przecież to jest prosto! O kurka, my tam będziemy pojedynczo musieli jeździć. Czy cztery elementy dowieźć i dopiero cyk następny. Czy tam się nie zmieści na ten. Myślisz? Czy to jest długości takiej, że ja pierdzielę. No jak te, jak wiatraki, no. No. Co to będzie mi kłepotał? Czekaj.
No jak zresz ty z tej góry zjeżdżasz nie w tą stronę? Dziwko ty. Czekaj, ona tu jedzie. Zobaczymy. No to tak specjalnie jest. No ona w ogóle się nie cofa, tylko ona... Czy kurwa koła sobie skręca? Przepraszam, że przeklinam, ale po prostu szok! W dupę sobie te koła skręć. Przygotujemy się tutaj. Jest! Jest! Mam! Udało się i co? Udało się? Gdzie ty jesteś? Na hucie. I czym ty tam to są tam przywieziesz to? No, ty musisz odwieźć ten, odwieźć tą wiertnicę. Później wsiąść w ten niebieską, z niebieską naczepą i przyjechać do huty. To tym niebieskim muszę tam przyjechać? Tak. Ja nigdzie nie odwożę wiertnicy, wiertnica niech się sama odwiezie. Ja idę. Do niebieskiej. Do niebieskiej biegnę już! Okej. Okay. Dawaj. Kic? Gdzie jest ta huta? Mapa. Gdzie ten husiek jest? To po prostu jedź prosto, będziesz widział żuraw. Znaczy żuraw, dźwig rozstawiony. A, huta, dobra, tu. Już to zaznaczyłem. Czekaj, czy to wykręcę. O! Coś się tutaj, coś się popsułeś, nie chcę kręcić. No jedźżesz! Na czym się zblokowało? Nie mówcie, że na słupku drogowym. Dobra, patrzymy, tam Jingis jedzie, nie jedzie, bo jestem tak wysoko. Nie denerwuj mnie. Aha, no Jingis, no. Ale Jingis, proszę ty się ale ja cię proszę. Nie denerwuj. Ale ja cię proszę, nie, naprawdę cię proszę. To musisz sobie kupić nie w kurw. Jedyny lek przepisywany bez recepty na nerwy Jingisowe. Nie w kurw. Co się dzisiaj dzieje z tymi naczepami na tym trawniku? No, dziwne rzeczy. Jadę. Czekam na ciebie. Z utęsknieniem. Jadę. No ale ja naprawdę już jadę. Całą drogą sobie będę jechał, to moja ulica. Kogo to? O, widzę żurawia. Ty tam trzymasz? Którędy tam się wjeżdża? Tutaj. Wiesz co, obiedź sobie tam, jedź prosto, nie tędy. Albo dobra, nie jest tędy, to zawrócisz sobie tam, dobra, wjedź tutaj. Podejdź tak, żebym mógł ci to opuścić. Co to jest? Pierwszy element. O, dobre. No dawaj. Już. No nie opierdzielaj się, ładuj, nie? Opuszczam. Tylko nie w majtki. Popuszczam.
To ma w środku drabinkę. Tak. Też musiał zabezpieczyć ładunek. Przestań, ja robię wyzwania, a nie tam. Dawaj, no. Czekaj, ja bym to ustawił tak w miarę prosto. Okej. Rzucaj. Pięknie! Nie mam jechać. No ja muszę jechać sam, że to tam trzeba odłożyć. Zawieziemy to i myślę, że będziemy kończyć, nie? Mamy 40 minut. Dawaj. I patrz, tutaj mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery elementy do zawiezienia. I takich rundek będziemy mieć 4. Tylko. 4 rundki po 5 jazd. Chociaż nie, bo tam ostatni coś mieć, ma być mniej, więc pomyśl sobie, ile tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem. No jeszcze tak 10 razy i utopimy. No wyjedź mi tylko, tylko mi wyjedź ty. Wyjedź mi tylko, no. Rozbudowujemy teraz czy w przyszłym odcinku? Jak chcesz, jak chociaż pan. Jak pan chocie. Ja myślę, że może jest w przyszłym odcinku, bo już tutaj zajmiemy kolejną dostawą, nie? No to dobra, to ja już tutaj parkuję. O tu. Elegancko. To jest gotowe do rozładowania. Dobrze. Wspaniale. Dobrze. Oprócz tego, że przyczepy dzisiaj żyły własnym życiem, to było dobrze wszystko. Dokładnie. To słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcineczku Construction Simulator za dni kilka, czyli dokładnie w środę. W środę. I cóż, dziękujemy za uwagę. Jak wam się oczywiście podobały odcinki, zostawcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanały, co być też na bieżąco z filmami, nie pominąć kolejnego. No i cóż. Ty tak widziałeś, co tam na górze jest? Jakiś zamek jest tam. Ty widzisz no tam? No, tam no, daleko? No, widzę. No i właśnie, pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia i do kolejnego razu trzymajcie się. Cześć! Na razie, yo! Yo!